Witajcie, Paweł Domański, to jest piątkowy RS News. Czas sprawdzić najważniejsze informacje Radia Szczecin. Przez ponad 4 godziny 10 zastępów straży gasiło pożar w podszczecińskim Załomiu. Spłonęła część mieszkania i pomieszczenia gospodarcze. Słup gęstego czarnego dymu był widoczny z centrum Szczecina. W budynku przebywały 3 starsze osoby. Jedna z nich ma poparzoną rękę, bo próbowała sama gasić pożar. Według wstępnych ustaleń ogień wybuchł w wyniku zaproszenia w kotłowni. Wypożyczalnia profesjonalnych laktatorów ma się znaleźć w Banku Mleka Kobiecego w Szczecinie. Wszystko po to, by młode mamy, które mają problem z karmieniem, mogły skorzystać ze sprzętu, który znacznie ułatwia karmienie niemowląt. By było to możliwe, trzeba będzie kupić więcej laktatorów. Na razie jednak nie ma na to funduszy. Bank Mleka zostanie otwarty 24 maja. Powstał w szpitalu na Pomorzanach. Wróciła jedna z ciekawszych szczecińskich letnich atrakcji. Tramwaj wodny znów kursuje pomiędzy dwoma przystankami. Na trasie Bulwar Piastowski przy Moście Długim oraz Port Jachtowy w rejonie Kładki na Wyspie Grodzkiej i z powrotem. Trasa jest malownicza, można podziwiać wały Chrobrego czy zabytkowe dźwigozaury. Tramwaj kursuje przez cały tydzień od 10 do 20. Bilet kosztuje 5 zł. Skończyliście w tym roku szkołę średnią? Korzystajcie, właśnie zaczynają się Wasze najdłuższe wakacje. Dziś rok szkolny skończyli tegoroczni maturzyści, którzy labę będą mieć aż do rozpoczęcia roku akademickiego, czyli do października. Macie ciekawy pomysł, jak spędzić 5 miesięcy? Dajcie nam koniecznie znać w komentarzach. Kibicom pewnie przypominać nie trzeba, ale jeśli nie jesteście fanami futbolu i w sobotę będziecie się zastanawiać, czemu w mieście jest tak głośno? Podpowiadam, to Pogoń Szczecin świętuje 70. urodziny. Mecz z Sandecją Nowy Sącz będzie okazją do wielkiej fety. Stadion ma być wypełniony do ostatniego krzesełka. Będzie Zbigniew Boniek, nagrody dla weteranów Pogoni, prezenty dla kibiców, konfetti, szczudlarze i przydałby się jeszcze do kompletu wygrany mecz. W tym wydaniu RS News to wszystko. Na kolejne zapraszam w poniedziałek. Najświeższe newsy znajdziecie też oczywiście na naszej antenie i w sieci na radioszczecin.pl. Cześć!